Pani doktor, piszę dużo o medycynie estetycznej, natomiast przyszła pora i na moją metamorfozę. Będę się odchudzać w szarleju i też chcę zadbać o swoje ciało, o jego ujędrnienie, ale też o skórę twarzy i chciałabym zapytać, co takiego mogłaby mi pani zaproponować. Oczywiście mamy dużo możliwości. Jeśli chodzi o pracę nad ciałem, to można zaproponować ostrzykiwanie, rozpuszczanie tkanki tłuszczowej w tych miejscach, które najbardziej pani przeszkadzają. Są też zabiegi na ciało, które są wykonywane w naszym salonie. No i nie należy zapominać, że jeżeli będzie pani traciła masę ciała, to również będzie to widać na twarzy. I w związku z tym trzeba też zadbać o to, żeby w tym czasie twarz nie straciła na swojej urodzie. Myślę, że można byłoby zaproponować kilka zabiegów na twarz, dbając o to, żeby była ta sama ilość włókien kolagenowych, a nawet większa. Popracować troszkę nad przebarwieniami, no i nad samą jakością skóry, czyli dobrze byłoby zainwestować w samą jakość skóry, nie tylko w zmiany wyrazu twarzy. Jakie zabiegi mogłaby mi pani zaproponować? Nawiązując do tego, co mówiliśmy, czyli do takiego naturalnego wyglądu twarzy i inwestycji w jakość skóry, chciałabym zaproponować pani zabieg laserowy, laserem Fraxel, który stymuluje skórę do produkcji kolagenu, który niweluje przebarwienia na twarzy, walczy z bliznami potrądzikowymi, jak również zabieg z osocza bogatopłytkowego, który będzie dodatkowym zastrzykiem takiej życiodajnej siły dla pani skóry. Można również pracować nad samą jakością skóry, tutaj już w tych jej warstwach takich powierzchownych, podając koktajle mezoterapii, napinające, ujędrniające. I również możemy troszeczkę laserem wpłynąć na jakość skóry. A proszę mi powiedzieć, jak długo będę musiała wykonywać te zabiegi? Zawsze zalecamy serię zabiegów, to są minimum 3 zabiegi. Pani doktor, a z jaką częstotliwością mam wykonywać zabiegi? Jeśli chodzi o twarz, tutaj wymagany jest minimum miesiąc przerwy między zabiegami. No dobrze, to startujemy. Startujemy. Thank you.